Państwa serdecznie. Trudny to czas wracać do Grudziądza w momencie, kiedy dwa zespoły nie osiągnęły zamierzonych celów. Jeśli chodzi o nasz zespół, jechaliśmy dzisiaj tutaj, żeby podnieść się, można powiedzieć, z kolan po dwóch derbowych porażkach. Myślę, że nie udało się te podniesienie, bo remis nie zadowala nas w żadnym aspekcie, mimo to, że zagraliśmy dzisiaj słabe spotkanie i sytuacje otworzyły się dopiero w drugiej połowie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Walka do samego końca o zdobycie trzech punktów, zarówno nas, jak i Olimpii, nie zadowalał remis i myślę, że ten remis w tej chwili nie zadowala nadal żadnej z tych drużyn. Mamy jeszcze jeden mecz do rozegrania. Chcielibyśmy się godnie pożegnać w tym sezonie na swoim obiekcie i wrócić do ciężkiej pracy, która uważam, że jest jedyną szansą na to, żeby spełnić upragnione marzenie wszystkich w Katowicach, czyli awans. Dziękuję bardzo. A czy spotkanie? Tu na pewno było widać, że oba zespoły chcą wygrać to spotkanie, ale żadnemu się nie udało, czy nie było w żadnym zespole tyle jakości, żeby tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść po prostu przechylić. Bardzo smutny dzień dla mnie, dla moich najbliższych i dla mojej drużyny. Właśnie po wynikach dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy relegowani. Chciałem tylko przeprosić działaczy, kibiców, piłkarzy, że nie udało się zrealizować planu, jaki przede mną był stawiany, ale czasami w życiu tak bywa, że człowiek oddałby wszystko, żeby ten cel sportowy z drużyną zrealizować, a wszystko idzie pod górkę, pomimo że tam w ostatnich meczach jakby nie przegrywaliśmy spotkań, ale to wszystko za mało, zbyt mało kreowaliśmy w ofensywie, żeby odnosić zwycięstwa. I jeszcze raz wszystkich przepraszam, że nie wypełniłem zadania, które przede mną zostało postawione. Dziękuję. No, dzisiaj na ławce było dwóch młodzieżowców, gdzie przymierzamy się do różnych rozwiązań, natomiast myślę, że ciężar gatunkowy też tego spotkania, szczególnie dla mnie, był dość duży i nie ukrywam, że jadąc tutaj bardzo zależało mi, aby mój zespół zaprezentował się bardzo dobrze i z jednej strony, tak jak mówiłem już tydzień temu, ten awans był tylko matematyczny, ale już mówiłem, że z tej gry żeśmy odpadli, ale z drugiej strony skończenie sezonu z 56 punktami, które były możliwe, na chłodno być może pokazałyby zarówno też te słabe strony, które były w trakcie tej rundy, ale też te, które nam wyszły. Stąd też dzisiaj takie zestawienie, gdzie szukaliśmy optymalnego rozwiązania na to spotkanie. Myślimy oczywiście o tym, co będzie w przyszłym spotkaniu i w kontekście następnego sezonu. Natomiast te ruchy to nie są takie ruchy na wyrost. Nikt nie dostanie nic za darmo i w tygodniu musi udowodnić. Tak jak jeden z młodzieżowców, który w tym tygodniu swoją pracą zasłużył, żeby dzisiaj tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Natomiast na wszystko jest czas i miejsce i ta młodzież na pewno będzie wprowadzana. Szukamy, że tak powiem, najlepszych wykonawców do tego, żeby godnie zastąpili starszych zawodników, którzy już się pożegnali, bądź też, którym się kończą kontrakty i być może z nami nie zostaną. Jeszcze mam takie jedno pytanie, bo kibice, wiadomo, oczekują pełnego resetu i nawet takie skrajne opinie są, żeby pożegnać się ze wszystkimi zawodnikami. Wiadomo, dyrektor Bartnik podkreślał, że żądania kibiców to jedno, klub to drugie. A pan jakby dzisiaj miał określić procentowo, ile z tych zawodników zostanie na przyszły sezon, to pan już to wie, czy jeszcze pan tego nie wie, a jeżeli pan już wie, to czy mógłby pan powiedzieć? Znaczy, no, zasady jest, tak pracują, myślę, że większość trenerów i w moim kontekście jest tak samo, że przede wszystkim zawodnicy muszą usłyszeć ewentualne zastrzeżenia, czy też powody, dla których te kontrakty byłyby nieprzedłużane bezpośrednio od trenera. Na to, myślę, będzie czas dokładnie 4 czerwca. Co do zmian, myślę, że ten sezon pokazał, że
że droga, którą żeśmy zaczęli i ta ciężka praca, którą żeśmy wykonali w zimę, przyniosła efekty. Natomiast, tak jak już mówiłem na wcześniejszych konferencjach, być może zawodnicy, którzy przy takich kibicach, przy takiej otoczce, w takim klubie, jakim jest GKS Katowice, nie stają w pewnych momentach na wysokości zadania i ta presja ich gdzieś usztywnia, bo nie można zaprzeczyć, że zawodnicy, którzy do tej pory trafiali do GKS-u, to byli jak na pierwszoligowe warunki bardzo dobrymi zawodnikami. Filozofia, jeśli chodzi o przyszły sezon, będzie troszeczkę inna, natomiast nie chciałbym się wdawać w szczegóły. Tutaj mamy jeszcze jeden mecz do rozegrania i chciałbym, żebyśmy się godnie pożegnali przy Bukowej. A tak jak mówię, od czwartego zacznie się praca zarówno z tymi ludźmi, którzy w tej chwili są w zespole, czyli te rozmowy, praca dyrektora Bartnika pod kątem wzmocnień do następnego i myślę, że takie spotkanie z mediami na pewno się odbędzie i podsumowanie, jeśli chodzi o to, co nam wyszło, co nam nie wyszło i czego zabrakło, żeby ten niespodziewany, bo myślę, że w grudniu nikt się nie spodziewał, że włączymy się do tej walki o awans, że ten niespodziewany brak awansu się pojawił i nie wykorzystaliśmy tej szansy, która się przed nami otworzyła.